książkami, lekturami. My to wszystko odwracamy i od drugiej strony staramy się praktyka dzieciom. Praktyka raczej, a nie teoria. Tak, chcemy zachwycić, zainteresować, a nie zmuszać i sprawdzać tą wiedzę. Nasi studenci do indeksu za każdy wykład otrzymują pieczątkę, że byli. To jest dla nas najważniejsze. Najważniejszy jest uśmiech po wykładzie. Bardzo fajny pomysł z tym indeksem, bo myślę, że tak naprawdę zmotywuje wszystkie dzieciaki, bo będą chciały te pieczątki gdzieś tam dostawać. Tak, po wykładach z innych miejscowości wiemy, że to jest pierwsze, co tylko pierwsze, co pieczątka. Oczywiście przychodzą na wszystkie wykłady w koszulkach Unikidsów i też wiemy, że po podwórkach biegają w koszulkach, ponieważ dumni są z tego, że w tak młodym wieku już mogą być studentami. A jak często odbywają się zajęcia? Jeśli chodzi o wykłady, będziemy na pewno starali się, żeby były dwa razy w miesiącu, z tego względu, że zaczęliśmy później, w marcu, a nie w styczniu. Natomiast jeśli chodzi o warsztaty i ćwiczenia, to tylko i wyłącznie od potrzeb dzieci. Jesteśmy w stanie zrobić kilka dziennie, codziennie. To tylko i wyłącznie jest uzależnione od dzieci i od ich chęci. A czy te warsztaty również będą odbywać się w kinie Apollo w Poznaniu? Warsztaty będą odbywać się w zaprzyjaźnionej szkole. Jest to zespół szkół elektrycznych numer 2 na świcie. Tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ rada pedagogiczna, dyrektor tej szkoły, jak i pani pedagog, są to wspaniali, otwarci ludzie. Rozmowy na temat możliwości prowadzenia tam warsztatów przebiegły bardzo sympatycznie, bardzo się cieszyli. Oni wręcz byli zaszczyceni, że będą mogli nas gościć. Także tam szkoła jest niesamowicie przygotowana, jest w pełni multimedialna. Jest z ochroną, jest parking dogodny dla rodziców, by mogli przywieźć dzieci. Także myślę, że rodzice będą zachwyceni i bez obawy pozostawią swoje pociechy. No to wobec tego jeszcze na koniec, jak wygląda rekrutacja? Wystarczy wejść na stronę Unikidz. W banerze górnym jest formularz zgłoszeniowy. Wystarczy wpisać wszystkie dane, które są wymagane w tym formularzu. Ten mail od razu przychodzi do mnie, jest to potwierdzenie, ja blokuję miejsce dla dziecka, potem otrzymuję rodzic maila, myślę, że pod koniec stycznia, na początku lutego odnośnie płatności, wcześniej nie chcemy, nie wymagamy. Wobec tego nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Państwa do tego, żebyście aplikowali i zapisywali swoje dzieci do Uniwersytetu Dziecięcego Unikidz, który, przypomnijmy raz jeszcze, rusza 3 marca 2012 roku w Poznaniu. Serdecznie dziękuję Pani Magdalenie. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Zapraszam Państwa raz jeszcze, aplikujcie. Naprawdę dziś dowiedzieliśmy się wielu bardzo ciekawych rzeczy, które mnie fascynują, także na pewno również zainteresują Wasze najmłodsze pociechy. Ja już dziś żegnam się z Państwem, życzę dobrej nocy i zapraszam jutro, jak zwykle, na godzinę 17:30.